Mam nadzieję, że tam w tajemnicy nie dostrzegając coraz większy profesjonalizm. Te wejście są coraz lepsze, a ja i mi się w sumie coraz bardziej podoba Red Dead Redemption. Witam was oficjalnie w strumieniu jej poświęconym. Ja nazywam się Maciej Makuła i wcielam się w postać Johna Marstona. Tak, z cyklu oczywistości. Czyli co zrobić, żeby z głupiego let's playa, głupi let's play urósł do filozoficznej rozprawy przeprowadzonej za pomocą najnowocześniejszych środków teraz przekazu mediów XXI wieku, czyli strumienia, tudzież tuby. A tak naprawdę będę jeździł na koniu i rzucał podkowami dzisiaj, taki jest plan. Johnny Marszczony, ahaha. Tak, dokładnie. No, nic, może być zabawnie. Co ja miałem zrobić tak naprawdę? Miałem otóż dotrzeć do miejsca, które się nazywa... Uwaga, uwaga. Tu jest, chyba w tym Hennigenstead. Zresztą mogę to łatwo sprawdzić. Są te horseshoes. To jest wszystko w ramach... Oczywiście zrobię sobie jakąś misję. Ale w ramach poszukiwania mojego nowego stroju. Jest, McFarlane Ranch. Więc jednak jadę na rancho. Dla bezpieczeństwa, bo ostatnio nie było to takie proste. Zaznaczę sobie wszystko na mapie i po prostu pojadę na koniu. Konno, chyba się mówi. Dawaj świecę na koniu. Jak to się robi na koniu świecę? Jak zmusić te głupie zwierzę, żeby stało? Nie, nie znam się, nie znam się totalnie. Tu jest jakaś misja poboczna, ale one się kończą na razie źle. Mam ochotę komuś pomóc, więc przygotuję sobie dla bezpieczeństwa pistolet jakiś wulkanik. I będę czekał tutaj na jakieś wydarzenia. Tu coś się dzieje. Czy dobrze... Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Lepiej umrzeć w pokoju zamiast pomagać, mówi pan redaktor. Nie chcieli mojej pomocy. Jeszcze raz. Na szczęście nic się nie stało. Jak, skąd taka nienawiść w ludziach? Nie wiem teraz jak to skomentować, więc Dziki Zachód nie jest miejscem, które jest, jak widać, jakieś takie bezpieczne, prawda? Co człowieka atakują zwierzęta i wszystko inne. Okej, tu zostały już tylko sarenki. Nic się nie stało, ucierpiała tylko duma. No to najbardziej boli. Dlaczego mnie zastrzelili? O co w ogóle ten? Muszę pamiętać. Szybkie wyciągnięcie i... A, miałem złą broń. To się dobywa, tego się dobywa szybciej. Ośmiostrzałowiec. Uspokoję się grając te podkowy. Mam nadzieję, że wygram i dostanę nowy element ciucha. Gdzieś te podkówki? A, widać na mapie na szczęście. Uwaga. Jest pan od podkówek. Nigdy nie rzucałem podkową w rzeczywistości, więc w sumie nie wiem jak to robić w grze nawet. Okej, celuję, rzucam i tak dalej. No. Aha, i prawym się... Okej, dobra, już widzę, na czym to polega. Wyszedł syf, ale ja teraz wszystko wiem.
Więc jedziemy. Zagram o 10 dolców, albo lepiej na początek 1 dolar i zobaczmy. Im bliżej kółka, tym lepiej. Pominę tego pajaca, załóżmy, że mu nie wyszło. Jadę z moim koksem. Co mi się bardziej podoba? Tak, PS4 czy Xbox 720. Nie chce mi się komentować tego. Aha, przycelować jeszcze. Tak jest pro. Tak jest syf. Teraz hej ha, hej ha. I kurde, z tego co widzę, dupa. Teraz ziomal będzie rzucał. Mam go gdzieś. Dobrze. To jest, widzę, gra na długie godziny. Tak powinno być dobrze. Pro. Tak jest dupa, okej, okay, jest skąd ten. Wygrywam jednym punktem, super. Ale dobry ten, dobry motyw ogólnie. Chyba wygrywasz, na razie wygrywam. Zobaczymy, co się stanie. Pierwsze snajpowanie. Czyli jak rozumiem, to jest tor lotu. No i to jest coś, co tutaj sprawi, że jestem mistrzem. Dobra, odfajkować to i prawdopodobnie nigdy nie ten. Tak, to jest takie no, GTA prymitywne, ale słodkie. Przed drugim rzutem przymierz, bo zapominam. Tak, zapominam, to prawda. Czyli przed każdym rzutem trzeba przymierzyć. To będzie ładne. O, chociaż nie takie ładne jak chciałem. Drugi rzut, przymiarka. Ach, tylko tam troszeczkę minimalnie. A, tam mu się zwyrtło kolesiowi. Mam nadzieję, że jak wygram, to dostanę te ciuchy, bo jak nie, to będzie bida. Okej, okay, sniping, szkoła snajperów. To są jak te zabawy w piciu w tym, w Rizenie, trosze. O. Z tego co widzę, w ogóle ten wiatr ma wpływ na wszystko, bo pojawił się jakiś czynnik wietrzny. No i tak się bawili w tam 18-19 wieku, z tego co widzę. Nie, to jest 20, początek. Nie było Xboxów. Dobra, ja to przewijam. Tylko widzę, że to jest gra na długie godziny. O tego dolara będziemy walczyć cały dzień. Boże, czemu tego nie zaliczyłem, jak tak ładnie poleciało? Śmierdzi tu niezłym oszustwem. Na szczęście koleś skopał, więc nieźle. Okej, okay, przewinąć on z pewnością z nami. Z tego co rozumiem, to kwestia dolarów jest poziom trudności, więc... jest to łatwe do położenia. Teraz tak, sniping. Nie. Czy jednak, kurde, jest to za... kierunek nie jest takim głupim czynnikiem, bo zależy od siły. Czyli jak będzie tak, to będzie optymalnie. Dobra, tam jeden w jednym wygrał, ale to już jest, jego śmierć jest blisko. Ktoś tam ładnie komentuje, że emocje jak na grzyba, ja się zgadzam. Chcę to sobie odfajkować i dostać ten czynnik zwycięski, czyli ciucha. Środkiem podkowy, tak? No to jest. Bujać. Dosyć ładnie. No i chyba, może wygrał. To będzie trwało wieki.
Czy o to chodzi w tym całym RDR? Tak, trzeba wygrać na podkowy. To jest kolejna taka opowieść, która jest tylko parabolą, prawda? Jak przypowieścią wręcz. Nie było w Biblii jakaś przypowieść o tym, jak dwóch Żydów rzucało podkowami, jeden rzucił bliżej i coś tam Bóg mu powiedział. O, to było ładne, ale nie zaliczyło. Tutaj jest tak samo. Dwóch kowbojów rzuca... O! Już prawie. Uwzględnij tarcie powietrza. Tak, powierzchnia. Zobaczymy. Pewnie się on po tym się podda i powie, że jest tym człowiekiem, którego poszukuję na tym dzikim zachodzie. I będę miał spokój. Uwaga. To było świńskie. Ale widzę, że ta kontrola padem ma tutaj... Boże, nie. I koleś wygrywa i tak dalej. Tak. To nie są kowadła, tam... Serek wiejski przez kowadła są animowane. Spalił dowcip. To nie jest kowadło, to jest podkowa. Kowadło to jest takie duże. Ja też nie jestem, nie znam jakoś dobrze wsi, a wiem. To jest podkowa, nie mylić. Cię kroi na kasy, ta. No i chyba zaliczy. Dobrze, to już prawie wszystko. Rzut kowadłem. No tak, to będzie jak się na wyższym levelu będzie rzut kowadłem w tę grę. No i już prawie, już widać koniec mojej męki. Jest. Przede wszystkim przymierzyć ręką. Czy to jest to? Czy wygrałem? Czy dostanę nowy ciuch? Odszedł tego gościa. Jest. I tak powoli, małymi kroczkami do celu. Teraz muszę tylko kupić ostatni element i mogę wrócić do normalnej gry. Myślę, że tę kobietę jakoś nie... lepiej nie będę zaczynał z nimi. Outfits. To, żeby mieć ten outfit, brakuje mi w Thief's Landing kupić coś u krawca. No to mapka i wracamy do Thief's Landing. Oczywiście, gdybym pomyślał, to bym to zrobił od razu. Ale tak zrobię to teraz. Tu jest Blackjack, tu jest mój waypoint. Więc wio, ku przygodzie. Dobrze, nie można spaść z konia, uderzając się w drzewo. Jest pies, mój przyjaciel. Czy pies rozumie, jak do niego mierzę? Nie, jest głupie zwierzę jak zawsze. Super, przepraszam. Boże. No i czekam tutaj na pomoc przy okazji. Nie będę obojętnym na... problemy ludzi. Czy to jest outfit gangu? Nie wiem, co to jest w sumie. Jak się zaloguje do Social Clubu, to dostajesz ubranko za darmo. Muszę przypomnieć sobie hasła. Teraz tak, być gotowym. Rewolwer. Tu jest zadanie poboczne. Nic się nadaje, na razie nie dzieje, jest bardzo mile. Mam prawo jazdy. Dobre pytanie, jak to było w dawnych czasach. Powiedziałem, że każdy, kto umiał prowadzić koń, państwo się nie interesowało, więc miało to gdzieś. Każdy, kto umiał prowadzić, sprowadził. To było mądre. Jak ktoś nie ma prowadzić, to ginął. Powiedziałem, że ciężko było się zabić innych. Dobrze, jestem tutaj w mieście. Cały czas oczywiście patrzę, czy ludzie nie potrzebują mojej pomocy. I tu chyba jest krawiec. Teraz gdzie się parkuje konie? Gdzieś tu. Jest nowa gazeta. Warto przeczytać, co tam Adam Michnik pisze. Stać mnie. Wygrałem dolara ostatnio. I pewnie znowu jakieś antypolskie teksty. Gang Williamsona szerzy terror.
Teraz, to są stare teksty. Ja czytałem tą gazetę, że ten tabaka walczy z tą tuberkulozą, cudowny tonik. To, że tam był lud jest nawiedzone. Coś, nie zaktualizowali strony. No ale tak. Człowiek od szycia. Wejdę profesjonalnie. Nie to chciałem dokładnie. Ale okej, udało się. To nie jest krawiec. To jest, uwaga, zaraz, to jest... Down Shop. River Traders. No zobaczmy, co to jest. No, sklep ze wszystkim. Dobra, krawiec to nie jest, ale może coś ciekawego ma. Coś mogę obknąć w sumie. Kurde, ten kubuar to było tak dobre zwierzę. Mięso z królika mogę obknąć. Bo tego miałem całkiem sporo. Jakby sobie to kubuara sobie upoluje, więc też to opnę. Hajs się przyda. No i tyle. Lombard, aha. Może jakaś ładna pogoda się zrobiła mgielna. A mnie interesuje ten specjalista. Gdzie jest moje zwierzę tymczasem? Mam nadzieję, że mnie rozpozna i przyjedzie do mnie. Tutaj jest jakiś ciekawy koń za ten. Z Rockstar. Który się źle zespawnował chyba i nie może tam egzystować. Biedactwo. Ej, w tym mieście zawsze jest brzydka pogoda, rozumiem. Tu jest gra w kości. Tu jest sklep z bronią i tu jest jakiś sklep, który mnie interesuje chyba. Jest, Clothiers. Coś tam się dzieje, zaraz. To było ciekawe wydarzenie. Ktoś wie, co ich mogło wystraszyć? Czemu nie ulżysz im w cierpieniu? Zaraz. Że uciekają, bo się moja postać pojawiła. Może mnie znają już. Tak jakby jakaś buka nadchodziła z taki klimat. Muzyka i wszystko. Nic, kupię sobie tyle. Potwór z bagien. Tak, Jozin z bazin. Krzyżyk na mapie to jest to, co sobie sam ustaliłem, więc bez obaw. Okej. Okay. Ciuchy. Będzie wreszcie wypas. O, jest bandana. Jest strój eleganta. Tylko na to będę potrzebował troszkę hajsu. Z tego co rozumiem, jak ubiorę się, to będę od razu poszukiwanym, tak? Kup bandanę, kupiłem. Tylko jak ubrać bandanę? Zaraz. To jest typowy jego strój. Czy to się może używa jako przedmioty do używania? Kit. Jest bandana. No i ładnie. I co mi daje bandana? Podobają mi się te zestawy. Zaraz, co tu jeszcze mam? Mapa skarbów, bandana. Co mogę zrobić z jakiegoś tam... tutaj skóry tego zwierzaka? Nic, niestety. Że mogę zabijać. Tak, posprzedaję te wszystkie syfy. No i tak nie starczy mi na nic. Czy jakieś dobre spluwy tutaj ma? Przynęty... kurde, no ładnie. Tu jest na co zbierać w tej rzeczy ten hajs póki co. Ale to za chwilę. Aha, nie wzrasta honor i tak dalej.
Czyli tak, ha, nie, patrzcie, kuzyk, masz rację, nie jest bandana, bandana jest na głowę. Chusta, tak, przepraszam. I dzięki niej nie będę poszukiwany. Czyli mogę wreszcie zrobić rozpierdziuchę. Dobrze, ale teraz na koniec. Teraz kulturalnie, misja i to mi wystarczy na razie. I jakimś pomogę ludziom przy okazji. Więc na razie sobie chustę zdejmę. Przepraszam za to słowo. I jako uczciwy, fajny Marston jadę pomóc ludziom i robić misję. Więc co tam na mnie czeka zaraz? Czy kto jest w pomocy? Widzę, że z tym... Set jeszcze żyje. Ale zobaczmy, co u tej babki na McFarney Ranch, na tej Bonnie. Dzisiaj w kółko pomiędzy tymi dwoma miejscowościami jeżdżę. Tak, nie będą helikopterem ścigali, dokładnie. Aha, i sprawdź ten outfit numer 3, właśnie. To jeszcze póki jestem tutaj, w tym dziwnym miejscu, to co uzbierałem w sumie. Przebierz się jako członek tego gangu bullardów. Aha, i to zmieniam tylko w domkach, więc tak jak będę u tej laski, to zrobię. Przy okazji jestem oczywiście cały czas gotów na przygodę. Czy mam chustę dla konia? Nie wiem, nie znam się na sprzętach dla konia. Jakieś tu są odżywki dla niego. Mam odżywkę dla konia i tyle. Bo tutaj nie spać ze skarpy. Jedziemy. Tak, ja wiem, że można zmieniać przy ognisku bajery, natomiast... teraz tak z tego nie korzystam. Misja! Misja na dziś. Kulturalnie zaparkować przede wszystkim. Chociaż widzę, że będzie jakiś dłuższy przerywnik w innym miejscu. And the chicken. Well, thank you, Amos, but it's the herd I'm worried about. I know, they're scattered all over the valley and beyond. The weather is coming in real fast. So what do you suggest, Amos? We leave the herd out there to be scattered by the storm and ourselves left here to die without a livelihood? Can I help? No, miss. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Dang. Yeah, będziemy ratować krowy, czy co tam zostało, nie znam się na zwierzętach. Mount i jedziemy. No zwierzak, dajesz. Będzie burza. Burza była ładna, raz widziałem burzę w multiku, jest bardzo ładna. Sometimes I tell myself things happen for a reason. Like what brought me here was fate come a calling. But nobody made my path for me. We all need to look for answers somewhere. Some in big old books, others in big old bottles of whiskey. Believing in some kind of divine purpose ain't gonna give me my wife and kid back. The pastor's who we are, Miss McFarland. There ain't no changing that. Faith is a luxury I can't afford. We have two herds out grazing in different pastures. We'll need to merge them and bring them all back. I think we can handle that. The cows get real ornery in bad weather. It's more work, but I'll show you how to deal with them. We're not gonna be able to hear each other in this rain. Just make sure you don't lose sight of me. Nie miałem krótkofalówek. To jest ładna sugestia, że będę słonie ratował. Bardzo mi się spodobała. No co teraz? Co ja mam z tym zrobić, głupie stado? Easy. Let's take them over to the other herd. We'll try to drive them all. Aha, będziemy integrować. Była taka gra kiedyś Mercury na PSP. I się rtęć łączyło i to takie coś powstanie, Terminator. No, szybciej.
Zaraz, żebym zgubił jedną krowę, to wrócę po nią później. Tam kij, jedna krowa to tam jeden befsztyk mniej. Przeżyjemy jakoś. Zgubię zwierzę. Durne zwierzęta. Chociaż chciałbym zobaczyć, scena z Króla Lwa powraca. Tam jest na końcu gdzieś Mufasa, który zginie. Wracać, durne. Okej. Stop. Przepraszam. Coś z... Jezu, koleś na koniu spadł. Czy to nie było głupie? Przepraszam. Mam zbyt słabego konia, tu jest mój problem. Sorry, koleś. Niepotrzebnie jakoś błądziłem, widzę po bokach. Dobra. Okej, krowy, spokój. Ja muszę to tłumaczyć. Okej, zintegrować stado. Okej, chyba się uspokoiło. Thank God! We only lost a couple, I think. Now let's round up those stragglers. The storm's getting worse. What are you waiting for? Brzez dla krów po prostu. Dziki gon, tak. Okej, stado zintegrowane. I jedziemy do rancha, zanim zacznie być piekło. Czyli nie muszę tego tłumaczyć, chyba coś muszę gadać. Tak mnie kusi, żeby im postrzelać w dupy z tego rewolweru, to by się chyba ten... Dały czadu. Czy na polskich wsiach jest tak samo, że się pędzi krowy, które mogą spać z urwiska i tak dalej? Motyw z urwiskiem był piękny. Zawsze chciałem to zrobić. Jak na filmach. Wracaj tu, krowa. Takie głupie zwierzę. Dupala strzelić. Nie krępuj, nie się strzelę sobie. Czemu się nie powstrzymuję? Gdzie jedna krowa? Dobre pytanie, nie wiem. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Bo wtedy nie ogarniałem, że muszę je kontrolować, więc... Okej, dobra, krowy skumały, że wracają. Okej, jestem z polskiej wsi, potwierdzam, jest tak samo, super. One day. Thank you, Miss McFarlane. Gry edukują. Wiem, jak postępować z krowami.
Trzeba mieć konia i je uspokajać. Burza! Nie zaraz przejdzie. Tak, na polskim się tak samo, tylko my ganiamy ursusami. W rzeczy samej. Co by tu jeszcze zrobić? Mam jakieś 10 minut przeznaczone na ten zabawy. I tak, idę zapisać sobie. I jak tylko zapiszę, rozpętam małe piekło. Zabiję wszystko, co chodzi, pełza, jeździ. Tak, ubiorę strój i będę mordował. To mi dobrze zrobi. To mi bardzo dobrze zrobi. Bardzo dobrze. To jest pod GTA, każdy GTA ma taki motyw, kiedy zaczynasz zabijać. Okej. Zaparkować konia. Jest tylu ludzi, którzy czekają na moją miłość. O. Wreszcie poznają prawdziwą twarz Marstona. Czy właściwie moją. Kiedy nie jestem miły i nie pomagam ludziom, a zaczynam po prostu siać zamęt. Ile z tych? O, 3 save'y swoją drogą? Jesteś pewien? Jestem. Teraz ciuszek. Teraz. Chusteczka. Chusta. Oh. No i grzesznicy. Zapłacić świadkom 20, nie będzie świadków. Okej, okay, GTA na koniach. No i to jest gra teraz. 240. Okej, okay, sklep nie działa, bo zabiłem sklepikarza. Rozpoczyna się typowe piekło. Zaczyna mi się to podobać. Zaraz, zaraz, skąd dostałem? Teraz porwać samochód. I spadamy, słyszę psa. Napadnij na bank, a pewnie. Okej, okay. Widziałem jest zaskoczenia troszeczkę, ale udało mi się go powstrzymać. Jest fajny zwierzę, chodź tutaj. Chociaż czuję, że to będzie lepsze, gdybym miał taką brykę. Wszyscy gończy, uwa. Dobra. Jak się tym wycofuje, na litość boską? Ktoś tam przeżył. Teraz, kurde, mam problem z cofaniem. Nie robiłem nigdy... Mam nadzieję, że wykręcimy jakoś bezpiecznie. 700 złotych kary, ale czemu jest kara, skoro jest, mam maskę? Chyba, że jak zdejmę strój, to będzie kara na strój, to byłoby logiczne. Czy tak się wycofuje karocami, czy to jest realistyczne, czy coś robię źle? Uwaga. Nie będę nikomu teraz pomagał. Zarżnę konie na przykład. Co zrobicie mi, konie? Tym złym Marstonem.
Nie chcą słuchać. Czas na brutalne eksperymenty rodem z laboratorium doktora, jak on się nazywał, Pawłowa. Zobaczymy, czy z trzema koniami jeździ tak samo jak z czterema. Sprawdzamy prędkość. Doktor Pawłow Experiments. Okej. To nie jest wytrzymały. Teraz ci będzie ściągało trochę w lewo. O! Biedna dziewczyna potrzebuje pomocy. Kurde, skończył się festiwal. Ale było tak dobrze. Ale jeszcze nie, musi być misja z kobietą, zaraz. Jaka zemsta. Kolejny dany ratunek, tak, to prawda. Kim ja jestem tutaj? Czy teraz mam strój tych złych ludzi? Jeszcze raz, ostatnia operacja Marston jest zły. Dark Marston. Czy wyglądam jak jeden z członków tego gangu? Sobie nie zwróciłem... Zaraz. Jakaś subtelna różnica jest taka, że... Kurczę. Nie ma różnicy praktycznie, ale niech będzie. Zakładaj ten zabaw. Psa zastrzel. Tak, gdzie jest ten pies? Zawsze tyle dni mnie wnerwiał. Jest tam, tam chodzi świnia. Albo to krowy, w sumie sam nie wiem, czy to... Gdzie jest ten pies? Tu jest nocna straż, tu jest ten pies. To jest ten pies policyjny. Jest jakaś lokalna milicja. Odpuszczę sobie żarty na razie. I zobaczmy. Czy Metal Gear jakiś działa? Humiliation wyszło. Okej, ostatnia akcja. Widzę, że jednak bycie dobrym jest mi pisane, ale uczymy się też być złym. Chciałem go zabić z noża. Ciekawi mnie, czy można kogoś z noża załatwić. Aha, tak się robi. Nie, tu jest moja pierwsza i niczego nie spodziewająca się ofiara. Aha, trzeba miałem włożyć... bandanę. Okej. To jest troszeczkę nie tak jak chciałem. Najpierw pozbyć się tych, co mnie ścigają. Tak, to jest dokładnie pro przestępca. Okej. Gdzie są jakieś dane do mojego pobytu? Wykorzystam swój nadludzki spryt. I don't like trouble.
O! To było ładne. Takie coś chciałem zrobić od początku. I wyszło. Teraz tak. Lepszy punkt widzenia. I snajpimy. Gruby dostał. Tu jest ten pajac, z którym się grało. Aż go przeszukam. Może coś ma ciekawego. Brakuje mi granatów troszeczkę. To było sprytne. Jeden wybiegł, drugi zginął. Jest. Tak, przydałby się granat. Zaraz. Trzeba się nauczyć być złym. Jak się nauczę być złym, to będę lepszym dobrym. Okej, okay, ten jest złupiony. Teraz tylko ładnie się zająć tym panem. Dobrze. Uspokojeni. Teraz pies. Tu jest ta pseudo kobieta, od której wszystko się zaczęło. I zobaczmy. Postrzelaj w lampy, właśnie. Przecież... Myślę, że będę mógł spalić cały tutaj ten. No i źródła światła dynamiczne. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście, jak mówię, 1911, więc elektryfikacja gdzieniegdzie nastąpiła. Okej, okay. Co mnie teraz spotka na drodze? Czy da się rzucać lampami? A dobre pytanie, nie wiem. Wszystko mogę teraz sprawdzić. Okej, okay, gdzie są jacyś ludzie? Zacznij, nie potrzebuję konia. Głupie zwierzę, które zanim mnie znajdzie, mi nie robi. Tak przyjeżdża szybciej niż jakakolwiek znana taksówka. Zobacz, czy się pali. Pewnie nie, to nie jest taki symulator życia. Teraz cały czas jechałem w tę stronę, więc jadę teraz w tę. Może kogoś spotkam ciekawego. O! Koniec miłości. Chociaż... Zmienię na chwilę sobie konia na lepszy model. Chodź tu, głupie. O! Pomoc. W czym ci pomóc, kolego? Okej. Zaraz sobie zrobimy małe wyścigi na koniu. Oho. Tylko, że... Kurde bele. Wszyscy psują imprezę. W momencie, kurde, zepsuli całą zabawę. No. Ale to jeszcze jedna akcja. Chcę kogoś pociągnąć za koniem. Najpierw zarzucasz lasso, potem podchodzisz i związujesz. Ale nie, właśnie nie tak. Teraz, zacznijmy od tego, że chcę mieć super... Super maskę. Super maska Bulwo. I teraz, z profesjonalnych rzeczy. Nie, to bandana jest. Boże, nie, jestem głupi. Czy trzeba być już na koniu, tak, żeby ciągnąć? Okej. Okay. Przede wszystkim chcę mieć koń, który nie jest moim koniem. Chcę mieć... Komuś muszę ukraść konia. To jest... O, jest to durne zwierzę, Jezu, jak się cieszę. Wreszcie z tobą skończę. Nie da się go skurować niestety, ale okej.
Założyłem outfit. Chyba nie, ale to nie jest istotne jakoś super. Okej. Tamtego aż koń poniósł. I to jest chyba świadek. Zaraz, zaraz. Nie mogę tego tak zostawić. O, kucyk. Ktoś teraz zlamił. Świadek. Nie wkurzaj mnie. Poddaj się, brawo. Bro. Tak można. Teraz potrzebuję jeszcze żywą ofiarę na moje potrzeby. Może na początku tym zbiegnę lekko. Dzięki takim akcjom będę mógł się bez problemu dowiedzieć, jak tutaj działać i aktywnie lepiej potem działać w misjach. Tak, lokalni smakosze się cieszą. To prawda, panie celniku. Czego zabiłeś psa? Mnie drażnił. Czekał na mnie zawsze. Po prostu źle mi się kojarzy ksywka Burek. Zobaczmy, gdzie prowadzi ten mostek, na przykład tutaj. Jak dobrze być złym, tak to podsumuję. Teraz znaleźć kogoś, tylko będę mógł sobie spokojnie, kulturalnie związać. To wszystko trening, tak, oczywiście, że tak. O. Jest moja niczego nie spodziewająca się ofiara, tylko jakiś Warp 5 dostała. Zobaczmy, jakaś miła istotka. Tu sobie już ludziki, widzę, wróciły do życia. Jak to w grach Rockstar. Chociaż jest jakoś spokojniej. No nic, muszę się zadowolić tym panem, który tutaj stał. Nie wiem, kim on jest. O. Na coś tam wypatruje. Nie, to tak nie działa. Nie wiem, jak go przeciągnąć pod koniem. Jak teraz go ciągnąć? O! No i ładnie. Tylko, że widzę jacyś obrońcy dziwnych, uciśnionych. Okej, teraz wielka ucieczka. No, konik, spadamy stąd. No okej. Tyle wystarczy. Kurde, no to jest ładnie. Muszę tylko pamiętać, podoba mi się to, że tak, tu się trudniej ucieka jak w GTA, bo w GTA jak się zamknęło drzwi w samochodzie, to postać była w miarę bezpieczna. Tutaj jest problem. Ale widzę, że zadymy są tak samo fajne. I tym miłym akcentem kończę tą część przygód z Red Dead Redemption, ale dzięki takim zadymom uczę się grać i wiem, jak potem masterować produkcję. Dzięki.